Wszyscy wiemy, że Jacek Kurski jest człowiekiem bez wstydu. I on wielu rzeczy, które zrobił, kto inny by się wstydził tych rzeczy, a on się wstydzić tych rzeczy nie będzie, prawda? Tam, że ciemny lud to kupi, tych wszystkich mandatów za szybką jazdę i tak dalej. Natomiast myślę, że jest coś, czego Jacek Kurski, co do Jacka Kurskiego wróci na łożu śmierci, zobaczy to, pomyśli, zrobiłem to w moim życiu, to straszne. Roztocz tą perspektywę. To jest festiwal w Opolu, a wczorajszy wieczór, który obejrzałem, to znaczy mniejsza z tym, że śpiewak operowy skakał po scenie śpiewając piosenkę Gumisia, a potem robił to też dyrygent. Rozumiem, że to była taka rozpaczliwa walka, takie nawiązanie w myśl tego, co powiedział prezes Kaczyński, że mamy już dobrą telewizję, a teraz trzeba, żeby ją jeszcze... Inny rodzaj ewaru, który się karmelizował. Tak, ale tak. Nie rozumiem, dlaczego skrzypaczki i wiolonczeliski były półnagie, jedna w gorsecie i w rajstopach. Dlaczego pan przy fortepianie mówił, że kobiety w Buenos Aires pracowały w zakładach relaksujących mężczyzn i że kobieta była zabawką mężczyzny. Nie wiem, dlaczego mówił do sopranistki, że jest nowoczesna, bo ładna i zgrabna. A przecież coś powiedział też jeszcze zdolna... Nie taka już młoda, chociaż jeszcze ciągle tak. Niby wygląda, że młoda. Dobra, żałuję, idź sobie, że idź. Nie mam telewizora. No. Świetne, to było świetne. Ale jakby to coś później, powiedzmy sobie, ta tendencja jakby się rozlała na dalsze części programu, bo później pani dziennikarka, tak ją nazwijmy, zapytała Kasię Stankiewicz z Various Manx, czy ona woli być nagradzana za swoją twórczość, czy za to, jak wygląda. A potem wystąpiła Doda z takim show, w którym opiekowała się masą dzieci i prasowała, śpiewając o tym, jakie to jest ale fajne. Ale Tomku, ja widzę, patriarcha, że ty się nie interesujesz chyba taką szeroko pojętą muzyką rozrywkową na świecie. Przecież Doda najnormalniej w świecie obejrzała najnowszy i najbardziej oglądany teledysk Jennifer Lopez. Nie jestem twoją mamą, I am not your mother, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie tytułu. Ale zrobiła nam taką wersję I am your mother, będę tutaj mamą, matką Polką. Ty to źle odczytałeś, to był ukłon Dody w stronę feminizmu. Dziewczyny są silne, była tam dziewczyna, wiesz, na traktory, była... Nie, dziewczyny, ten plakat z feministycznym, tak. To znaczy feministyczny, plakat feministyczny wykorzystujący wątek Rosie the Rositer, tak. Czyli tej dziewczyny, która pokazuje mózgu i mówi, damy radę. To było wśród publiczności, natomiast sam show... Nie, to było na scenie, to się pokazało na scenie ja to i dziewczyny... pod sceną. Dziewczyny... No, ale zaraz. Gdzie ten wstyd Kurskiego, ja się pytam. Ale bardzo, w każdym razie... Na łożu śmierci, któremu przeobleczał feminizm wielodzietny z prasowaniem, moim zdaniem to jest tak daleko posunięta ironia, że już to nie jest ironia, tylko autokompromitacja. Bo nie znasz tego teledysku, wiesz, bo to były po prostu luźne nawiązania do rozbudowanego teledysku Jennifer ludzi, Lopez. Którzy zobaczyli ten show, też nie znają tego teledysku. Dobrze, Tomek, gdzie ten wstyd Kurskiego? To takie coś? Wstyd polega na tym, że potem wszedł Artur Orzech, Lombard zaśpiewał, nie, Grzegorz Stróżniak zaśpiewał Przeżyj to sam i Artur Orzech powiedział, że ta piosenka jest nadal aktualna. Czyli pochwała samogwałtu. I to ten wstyd Kurskiego? Nie, i poza tym jeszcze jednemu sympatykowi kodu udało się przemycić jedną flagę biało-czerwoną. No śliczne. A chwilę potem poległ oczywiście. A gorzej jeszcze, pan z tubą miał naklejkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na tubie, co kamerzysta, sabotażysta dwa razy pokazał. No to bardzo niefortunnie. Jakże okrutny jest świat. A Tomku, czy podobała ci się oprawa graficzna, takie wizualizacje, bo to było takie trafione, że Kasia Stankiewicz, jak wyszła i śpiewała Orła Cień, to z tyłu pojawił się wielki wizerunek orła i on nawet machał skrzydłami. Następnie, o dziwo, kiedy Edyta Bartosiewicz śpiewała Zegar, z tyłu widzieliśmy namalowany zegar. No i tak to wszystko... Jedność, jak to było w tej greckiej dramacie? Czasu, miejsca, tutaj treści i formy. Tak, jest jedność po prostu. I tak już teraz będzie, żeby nam się nie myliło. To żadnych niuansów, prawda, ślicznie. Niedomówień, bo potem wiadomo co, wojna. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.